Cześć, jestem Weronika. W ruchu Światło-Życie jestem od dzieciństwa tak naprawdę, ale ja jako formuję się i w pełni uczestniczę w tym ruchu tak naprawdę od półtorej roku dopiero. Jeździłam bardzo długo na rekolekcje z rodzicami, bo moi rodzice są w domowym kościele i to przez nich odkrywam w jakimś stopniu ruch Światło-Życie. I tak naprawdę bardzo długo nie miałam odwagi, żeby sama pojechać na rekolekcje, no bo gdzieś tam się wstydziłam i no niekoniecznie byłam do tego przekonana. No i gdy w pewnym momencie moja siostra młodsza, bo jestem najstarsza, wyjechała na takie rekolekcje, to jak wróciła, była bardzo zadowolona i ja w sumie w tym momencie uznałam, że mogłabym jechać, ale to było długo przed rekolekcjami, bo to było prawie rok. No i jak zaczęły się zapisy, no to mój zapał trochę zmalał, bardzo. I trochę do tego w jakimś stopniu może nie podmusiła, ale bardzo duży udział miała moja mama, która mnie po prostu zapisała na te rekolekcje i ja jeszcze jadąc na te rekolekcje, już będąc w samochodzie spakowana dzień wcześniej, nie do końca byłam przekonana, czy chcę tam jechać. W sumie towarzyszył mi strach, no ale pojechałam, nie żałuję, jestem tutaj dalej i raczej nie zamierzam na razie rezygnować, bo jest mi dobrze. Z takich rzeczy, co się zmieniło, myślę, że w moim życiu przez całą oazę i ludzi, to przede wszystkim mimo tego, że ja od zawsze byłam w kościele, jakby wiara była dużą częścią mojego życia, ludzie wokół mojej rodziny to też były osoby wierzące, to ja może nie zawsze to czułam i dla mnie msza trochę była takim odbębnieniem, no wiadomo jak to trochę dziecko, modlitwa w moim życiu osobista nie istniała w żadnym stopniu, no i nie czułam tego, że to jest jakiś tam mój priorytet. No i myślę, że od czasu, kiedy pojechałam na te rekolekcje, dla mnie modlitwa to nie jest tylko czymś, co jest do odbębnienia. Niedzielna msza to nie jest tylko czymś, co muszę iść i odbębnić, ale jest to dla mnie czas i dla Pana Boga. I wiem, że on jest dla mnie bardzo ważny i bardzo często odczuwam, kiedy nie mam tego czasu, bo jestem w zawirowaniu szkołą bądź innymi obowiązkami i nie mam czasu usiąść na przykład wieczorem i zrobić tam spotkania, albo po prostu się pomodlić, to jest to dla mnie w jakimś stopniu na dłuższą metę trudne i bardzo lubię usiąść i mieć dla siebie taki czas. Jeszcze lubię bardzo często zrobić sobie taką atmosferę, która mi pomaga się skupić. Więc myślę, że no właśnie główną rzeczą, którą dał mi ruch Światło-Życie jest fakt, że to już nie jest tylko odbębnianie modlitwy, mszy, nawet to spotkanie, bądź rodzice wołają, to trzeba iść się pomodlić wieczorem, tylko robię to z wiarą i z zaufaniem, że mimo tych gorszych momentów, nawet jeśli po dwóch wieczornych modlitwach nie będzie idealnie, nie będzie pięknie, to że gdzieś tam Pan Bóg ma dla mnie plan i nie znalazłam się tu przypadkowo. No i myślę, że jeszcze jedną rzeczą, która też mimo wszystko jest istotna, to ludzie, którzy są mimo kryzysów różnych, które też się pojawiają, co jest naturalną rzeczą, ale wspólnota, którą masz wokół siebie, daje się taką większą siłę, że to wszystko ma sens i że ty tutaj nie jesteś bez powodu, a oni cię tylko ciągną w górę, mimo tego, że ty lecisz w dół, a oni cię ciągną do góry. No i tu można przede wszystkim znaleźć prawdziwych przyjaciół, bo wiadomo, że w szkołach albo dookoła są różne otoczenia, różni ludzie, a tu mimo tego, że ludzie też są różni, to fakt tego, że mamy podobne wartości, pomaga nam w podążaniu jedną wspólną drogą i pomagamy sobie nawzajem w tym wszystkim. Więc myślę, że jeżeli ty, tak jak ja, nie masz odwagi i boisz się, co będzie, co cię zostanie, bo ja się tego bałam, to myślę, że warto spróbować, nawet jeśli nie od razu na wakacyjne rekolekcje, to może fajnie znaleźć sobie jakąś wspólnotę przy swojej parafii albo gdzieś niedaleko, albo wyjechać na jakiś krótszy wyjazd. Także jeżeli ty, tak jak ja kiedyś, szukałeś swojej drogi w życiu, szukasz nadal swojej drogi, nie możesz jej znaleźć w kościele, mimo tego, że byłeś w kilku wspólnotach, to serdecznie cię zapraszam. Myślę, że wszyscy przyjmą cię z otwartymi rękami i mam nadzieję, że znajdziesz tą swoją drogę właśnie na przykład tutaj.